Siemanko, cześć i czołem. Tutaj Olo 76. Dzisiaj w innej scenerii. Jak już kilku z Was wie, od dnia dzisiejszego zaczynam taki mały remoncik w domu. Dlatego na kanale nie pojawiają się inne filmy. To wszystko dlatego, że przyszedł w końcu czas na to, żeby zrobić jakiś remoncik w tym moim mieszkaniu. No i tutaj troszkę pracy mam. Wrzucałem już takie zdjęcia różne na zakładce społeczność. Musicie sobie tam kliknąć na mój kanał i zobaczyć, jest taka zakładka. Tam umieściłem taką informację, gdzie troszkę się załamałem, jeżeli chodzi o ten remont tutaj, bo miało być ładnie, pięknie i przyjemnie. Okazuje się, że tak nie jest, ze względu na to, że krzywizna ścian jest tak duża, że w zasadzie, no sami sobie zobaczcie, w zasadzie tak, o, nie wiedziałem, jak tutaj zacząć. Tam mam gdzieś kilka zdjęć wrzuconych, jeżeli chodzi o jak to wyglądało zaraz po ściągnięciu tych, bo tutaj były takie panele z MDF-u oklejane i myślałem, o, tutaj macie taki stelaż, tutaj i tutaj lecą takie listewki. Myślałem, że ten stelaż będę mógł wykorzystać pod płyty czy pod same panele, bo tutaj będę robił taką realizację. Na ścianach będą panele podłogowe, ale zanim do tego dotrę, no to muszę wyprostować te ściany. I z czym to się tutaj je? Może zacznę Wam pokazywać od początku. Tutaj mamy taką ścianę, która w całości idzie do wyburzenia i tutaj jest futryna, która to jest futryna bez drzwi, taki łuk. Ktoś to kiedyś gdzieś tam nazwał Łuk Karwowskiego i to idzie do wyburzenia. Tu jest jeszcze jedna ścianka, o, właśnie ta ścianka też idzie do wyburzenia i cała ta ściana idzie do wyburzenia. Ale ta ściana będzie wyburzana dopiero w późniejszym terminie ze względu właśnie na tą instalację, także to będzie w którymś tam odcinku później troszkę, a jak na razie muszę się skupić tutaj na wyprostowaniu tych ścian. Ja mam już przygotowane kilka płyt, w ten sposób tutaj mam podocinane. Udało mi się te płyty wciągnąć na drugie piętro w bloku, ale niestety w klatce już jest tak wąsko, że cała długość płyty 2,60 m nie pozwala mi na wciągnięcie, zresztą zobaczcie sobie sami. O, tutaj tu stoją płyty i tutaj nie idzie wejść, nie złamie się tutaj. Tutaj następny piękny wytwór, wyobraźnia nie zna granic. No i tutaj po prostu nie wejdę do mieszkania. Nie wejdę tutaj do mieszkania z tą płytą i muszę sobie je ciąć na pół. I plan jest taki. Najpierw te płyty będą przyklejone na dole, te, które wejdą w całości, a później będę uzupełniał wszystkimi te pozostałości, które zostaną, będą już tutaj uzupełniane. Tutaj oświetlenie mam przygotowane, bo tu jest troszkę ciemno, w tym ta lampa u góry, ona niespecjalnie zdaje egzamin. I tak to wygląda. Także zabieramy się za pracę. Jak to będzie wyglądać? Po konsultacjach będzie płyta klejona na klej do ściany, klej do, tam nawet widać, klej, który już czeka na mnie, żebym się w końcu wziął za robotę. I teraz będę wykuwał w ścianie takie miejsca, w które będę wklejał klej i później na to płytę i będzie pełne pionowanie samej płyty. Także tak to będzie wyglądało. Bierzemy się za robotę, bez pitolenia. O, tak, ostatni jeszcze rzut. Super przedpokój. Także życzę miłego oglądania i do zobaczenia za jakąś chwilkę. Ależ mi się tu Saigon narobił. Zaraz wam pokażę. Tutaj mam już płytę. Mam już płyty na tej ścianie przyklejone. No coś nie wyostrzył. Tutaj już mamy ładnie płyty wypionowane, wypoziomowane. I tu już jest całkiem ładnie, one sobie teraz już schną. Także tutaj już leci. Także tutaj już jest cacy. Zostaje, o tutaj ta ściana też już jest zrobiona, ta połówka. To jest to, co powiedziałem wcześniej, tutaj przy tej ścianie będę musiał troszkę oszukać. Ze względu na to, że nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj mamy taką straszną nierówność. Mam nadzieję, że te płyty u góry, ja to wstępnie mierzyłem, niby mi to będzie pasować, ale czy ja się z czymś nie walnąłem, tego nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tu mi troszkę ucieka, ale tu to jest do zrobienia. Ja wam powiem tak, że ja płyty kładę w zasadzie pierwszy raz, więc tutaj ja sobie też daję jakiś bufor do wybaczenia, niestety. Ale tutaj ta ściana jest do tego stopnia krzywa, że zobaczcie, ile ja tutaj musiałem w zasadzie nadrzucić, żeby tutaj uzyskać jakiś pion. I teraz patrząc po długości płyty mam tutaj prosto, bo to tutaj o to w sumie chodzi. I teraz idąc do góry, ja mam taki plan, żeby ją tutaj delikatnie, tak, ale naprawdę delikatnie wykrzywić tą płytę, żebym mógł później się spokojnie z tymi panelami wyrobić. Także tutaj jest o tak, tu macie drugą stronę ściany, tutaj już też jest wyprowadzone. Tutaj troszkę lepiej wychodzi. No, zobaczcie na dole. Zobaczcie u góry. I teraz po długości płyty mam wyprostowane. Także tutaj ta ściana i ta ściana, one już są zrobione, jeżeli chodzi o położenie w dolnej części. Tutaj ta strona również. Te patyki oczywiście stąd się stracą, te listewki, bo one mi tutaj, tu mi gdzieś zaczęło uciekać, więc musiałem sobie troszkę pomóc takimi elementami. Dobra sprawa na odchylanie płyty i ustawianie, bo zwłaszcza jak nie wiem ile kleju dać tak na dobrą sprawę, no to wtedy wychodzi, że daje troszkę mniej. Znaczy siadałem troszkę mniej i wyszło mi to, co mi wyszło, że wciągło mi troszkę tą płytę. Więc wiesz, odchylałem płytę i wrzucałem tam trochę kleju, żeby mi to wszystko złapało. Dobra, to na razie tyle. Tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że panele później pójdą w miarę sprawnie i sprawniej niż... O, może będzie mnie widać, tak sobie pochodzę. O, taki vlog to jest, nie? Rozumiecie, czy nie rozumiecie? Pozdrawiam wszystkich budowlańców z papierami. Tu Majsterkowicz bez papierów. Pozdro i nara. Dobra, później będziemy się widzieć jeszcze raz.